Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam was na test, recenzję słuchawek TT Esports by Telematic Shock. To są właśnie te słuchawki. Do mnie dotarły one w wersji niebieskiej, dokładnie jest to kolor Marina Blue. I słuchawki te możecie kupić już za 150 zł, czyli jak na taki headset dla graczy, cena bardzo, bardzo przyzwoita. Przy okazji przekonacie się też, jak nagrywa mikrofon tych słuchawek. A jeśli chodzi o odtwarzanie dźwięku, powiem wam w skrócie, już jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście jak na tą cenę. Zaciekawieni? Zapraszam was do oglądania. Ok. Do szczegółów na temat słuchawek przejdę za chwilkę. Od razu zrobimy sobie test mikrofonu. Jak nagrywa mikrofon tych słuchawek, przekonacie się już za chwilkę. W tej chwili słuchacie jeszcze dźwięku z kamery, ale już rozpoczynam nagrywanie. No i możecie już w tej chwili posłuchać dźwięku nagrywanego przez mikrofon słuchawek TT Esports by Telematic Shock. Przypomnę, iż słuchawki są naprawdę niedrogie. Jeśli chodzi o słuchawki dla gracza, myślę, że cena na każdą kieszeń, ponieważ jest to 150 zł, nie jest to ani jakoś wyjątkowo mało, ani nie jest to też cena wygórowana. Przy okazji, jak widzicie, słuchawki są dość duże, są naprawdę fajnie wykonane. Co do jakości nagrywania mikrofonem, myślę, że jest naprawdę przyzwoicie. Przetestowałem go już wcześniej troszeczkę i wrażenia były naprawdę pozytywne. Na pewno sprawdzi się do podstawowych form komunikacji, czyli przez na przykład Skype'a albo do komunikacji w grach. Ok, test dźwięku mamy już za sobą, mogliście sami posłuchać jego jakości, a teraz przechodzimy już do właściwej recenzji, do opisywania samych słuchawek. No dobrze, tak więc test mikrofonu mamy za sobą, myślę, że był naprawdę nieźle. Jak widzicie na stojaku do słuchawek, te słuchawki są naprawdę dość duże. Mają i duże nauszniki, i duży cały pałąk, taki dość rozpięty. Dostępne są w kilku kolorach, są czarne, białe, takie biało-czarne, inne kolory. Tutaj mamy też fajny niebieski kolor. Na górze słuchawek mamy świetne logo TT Esports by Telematic ze smokiem. W ogóle ten kolor niebieski, w tym przypadku Marina Blue, bardzo, bardzo mi się podoba. Słuchawki są niezwykle ładne, atrakcyjne wizualnie. Nie mają żadnych podświetleń, jak widzicie, i zbędnych ozdobników. Mamy logo TT, mamy tutaj siatkę, do tego niebieski lakier i generalnie jakość elementów plastikowych w tych słuchawkach, jak za taką cenę, jest naprawdę bardzo wysoka. Tutaj mamy troszeczkę błyszczących elementów, co niestety nam się może brudzić, może łapać odciski palców, a już taki urok tego tworzywa. Tutaj te elementy mamy z takiego plastiku jeszcze bardziej wytrzymałego, dlatego to wszystko powinno nam długo wytrzymać. Połączenia w tych słuchawkach są naprawdę solidne, wszędzie wszystko trzyma się bardzo dobrze. Regulację mamy na stylowej prowadnicy. Działa dość lekko i precyzyjnie. Mamy 10 poziomów regulacji, jeśli chodzi o te ząbki. Fajna rzecz, że słuchawki bez problemu możemy złożyć do transportu. Nie jest to najmniejszym problemem, jak widzicie. Można je sobie zwinąć. Patrząc dalej, wyściółkę pałąka mamy taką dość miękko. Sprawdza się to naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o górę, to żadnego ucisku nie odczuwałem. Troszeczkę gorzej jest, jeśli chodzi o nauszniki. Ponieważ, zobaczcie, są grube, dość miękkie, ale mimo wszystko, jak w tych słuchawkach grałem dłużej niż powiedzmy godzinę, to troszeczkę czułem ucisk tych słuchawek właśnie tutaj przez muszlę. Nie zawsze to występowało, ale moim zdaniem siła, z którą te słuchawki do gracza przylegają, jest odrobinkę za duża. Gdyby to było troszeczkę mniejsze, byłyby naprawdę bardzo, bardzo komfortowe. A tak są po prostu niezłe. To by było na tyle, jeśli chodzi o komfort. Teraz może powiem wam troszeczkę o parametrach. Przypomnę te parametry. Pasmo przenoszenia jest takie często spotykane w słuchawkach dla graczy. Jest to od 20 Hz do 20 kHz. Czułość słuchawek to 114 dB. Posiadają one 40 mm neodymowe membrany, które zobaczycie za chwilę. No i gdyby ktoś miał wątpliwości, są to słuchawki typowo stereo, nie wymagające w dodatku żadnych sterowników. Za chwilkę jeszcze zobaczymy mikrofon i inne rzeczy. Natomiast ja wam obiecałem, że pokażę wam membrany. Nauszniki w tych słuchawkach są ściągane, wystarczy dość mocno pociągnąć i widzimy już same przetworniki 40 mm. Właśnie tak wyglądają. Mamy tutaj układ otwarty. Jeśli chodzi o mikrofon, jak widzicie, jest on na stałe. Możemy go sobie tak opuścić i podnieść. Jest elastyczny, więc możemy go także troszeczkę sobie dogiąć. No ale jak widzicie, na doginanie jest taki średnio
podatny. Mikrofon generalnie w całości gumowy, jak nagrywa mogliście posłuchać przed chwilą, jak dla mnie jest całkiem nieźle. Mikrofon nagrywa w paśmie od 100 Hz do 10 kHz, a jego czułość wynosi około 45 dB. Przy okazji mikrofonu warto wspomnieć, że ma on też redukcję szumów, co mam nadzieję, że było słychać w teście, i jest on taki dwukierunkowy, ponieważ nagrywa dźwięk dobrze i z tej strony, i z tej strony. Wracając do dźwięku, moi drodzy, rzecz bardzo ważna w słuchawkach dla graczy, oczywiście w każdych słuchawkach. W tym przypadku producent chwalił się, że są tutaj naprawdę dobre basy. Faktycznie basy jak na 40 mm membrany, jak na słuchawki z tej półki cenowej, są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Tony średnie mamy również wyraźne. Gorzej jest troszeczkę z tonami wysokimi, które są pościnane, ale tyle jeśli byśmy słuchali w nich muzyki. Jak najbardziej muzyki da się posłuchać w sposób satysfakcjonujący. A jeśli chodzi o gry, powiem Wam, że pozycjonowanie przestrzenne w grach jest naprawdę fajne. Słyszymy wyraźnie, z której strony na przykład nadlatuje jakiś ostrzał, z której strony coś wybucha. Tak więc pod tym względem jest naprawdę fajnie. Należy też zaznaczyć, że słuchawki są ogólnie dość lekkie. Waga ich to około 250 gram. Tak więc bardzo przyzwoicie. Jeszcze mamy fajnego, moi drodzy, kabelek 3-metrowy aż, tym razem bez oplotu, ale mamy słynny organizer Thermaltake'a, czyli ten taki pasek na rzep, który możemy po prostu związać w nadmiar kabla, którego nie używamy. Kabel oczywiście zakończony dwoma wtykami mini jack 3,5 mm pozłacanymi. Jeden wtyk jest do mikrofonu, drugi do słuchawek. Na kabelku mamy także takiego pilota, też niebieskiego, z logo smoka, z włącznikiem i wyłącznikiem mikrofonu oraz takim małym, precyzyjnym pokrętełkiem do regulacji głośności. No i jeszcze rzecz często spotykana w dzisiejszych czasach, czyli klips do pilota, możemy go sobie gdzieś po prostu przypiąć do ubrania. Jeśli chodzi o jakość wykonania tego pilota, no to jest bez rewelacji, ale spełnia jak najbardziej swoje funkcje. No i szybkie podsumowanie. No cóż, według mnie za tą cenę słuchawki TT Esports by Thermaltake Shock to naprawdę świetna propozycja dla graczy. Słuchawki, powiedzmy, uniwersalne do wszelakich zastosowań. Do posłuchania muzyki jak najbardziej, do gier nadają się wprost idealnie. Do tego całkiem przyzwoity mikrofon, wykonanie słuchawek bardzo wysokiej jakości, fajny kształt, fajny design. No i są też w miarę komfortowe. Pod względem komfortu nie jest idealnie, ale jest mimo wszystko dobrze. Tak więc jeśli szukacie słuchawek w takim przedziale cenowym do 150 zł, warto sobie te szoki wziąć pod uwagę. No a po więcej szczegółów zapraszam Was do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Nie zapomnijcie także odwiedzić naszego Facebooka. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!